Hej, witam Was bardzo serdecznie w moim nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z nową propozycją makijażową. Tym razem jest to propozycja, która łączy w sobie taki bardzo letni makijaż z takimi ciepłymi barwami, z makijażem wieczorowym. Jest to makijaż utrzymany w takiej właśnie, mówię, ciepłej, fioletowo-złoto-różowej tonacji, która świetnie podkreśla zieloną tęczówkę oka oraz myślę, że będzie świetnie nadawała dla kogoś, kto ma brązowe oczy. Mam nadzieję, że taka propozycja przypadnie Wam do gustu. Jeżeli jesteście oczywiście ciekawi, jak wykonać taki makijaż, to zapraszam do oglądania dalej. Zaczynam oczywiście od bazy. Ostatnio moją ulubioną został paint pod z MAC-a w kolorze Soft Ochre i nakładam go takim pędzelkiem z Makeup Geek i jest to Crease Brush na całą powierzchnię powieki ruchomej. Następnie sięgam po pędzel z Maestro 480 w rozmiarze 10 i taki bardzo jasny, ciepły, karmelowy cień. Jest to cień z palety Respect ze Slika i będę nie nadawała kształt całego makijażu, nakładając go we zewnętrzny kącik oka oraz troszeczkę powyżej. Następnie zmieniam pędzelek na Hakuro H79 i sięgam po cień z palety Ultra Matte V2 Darks chyba i jest to taki różowo-pomarańczowy cień, taki dosyć przybrudzony i będę go nakładała samo w załamanie i delikatnie właśnie pogłębiała to, co tutaj nadałam kształtem karmelowym. Następnie biorę taki kuleczkowy pędzelek, jest to Maestro 420 w rozmiarze 10 i biorę taki bardzo ciemny, śliwkowy, fioletowy kolor również z palety Darks. I nakładam go w sam zewnętrzny kącik oka i delikatnie w załamanie, delikatnie tylko przyciemniając zewnętrzny. Dalej zmieniam pędzelek na taką malutką kuleczkę z Essence i sięgam po czarny cień. Tutaj mam go akurat zarówno w palecie Darks, jak i w palecie Respect i będę nakładała go bardzo tak małą ilością w zewnętrzny kącik oka dla pogłębienia tego fioletu. Następnie ten czarny cień przykryję znowu odrobiną tego ciemnego fioletu. Kolejnym krokiem w makijażu będzie nałożenie pięknego, różowego, połyskującego na złoto cienia i u mnie będzie to cień z
marki Kobo o nazwie Golden Rose. Ja mam go tutaj w takiej palecie, niestety nie mogę go wyjąć, jak widzicie on tak przepięknie się mieni, jest taki delikatnie metaliczny cień i będę go nakładała na całą powierzchnię powieki ruchomej, też do tego fioletu, takim płaskim, syntetycznym pędzelkiem. Następnie przechodzę do makijażu dolnej powieki i na praktycznie całą dolną powiekę będę nakładała mieszankę tego karmelowego cienia z palety Respect i tego cienia z palety Darks. Są to obydwa cienie, które nakładałam również na górną powiekę i tak jak mówię, teraz faktycznie na całą dolną powiekę będę nakładała te dwa cienie. Na sam koniec w sam po prostu minimalny zewnętrzny kącik oka nałożę ten ciemny fiolet. Następnie dolną linię wodną pomaluję czarną kredką i ja dzisiaj użyję kredki z Avon z serii Super Shock Gel Eyeliner w kolorze Black. Jest to kredka, która świetnie zastyga na powiece i nie ma opcji, żeby nam się ona rozmazała w ciągu całego dnia, nocy czy czegokolwiek. Na górną powiekę natomiast użyję czarnego eyelinera i ja cię użyję eyelinera z Belle Hypoallergenic Liquid Eyeliner w kolorze 10 czarnym i tak jak możecie tutaj zobaczyć, narysuję taką dosyć cienką, ale dosyć mocno wyciągniętą w zewnętrznym kąciku oka kreskę. Następnie podkręcam rzęsy zalotką i tuszuję je tuszem z Essence Lash Mania Reloaded Post Lash Mascara i później dokleję sztuczne rzęsy i dzisiaj wybrałam takie dosyć dramatyczne, dosyć długie i wykręcone rzęsy z eBay. Jak możecie zobaczyć, fajnie tutaj się komponują w tym makijażu, więc robię to, co przed chwilą powiedziałam i za chwilkę do Was wracam. Przechodzimy do makijażu całej twarzy i dzisiaj podkład, jakiego użyję, to Wake Me Up Foundation z Rimmela w kolorze 100 Ivory. Pod oczy nakładam korektor z MACA Pro Longwear Concealer w kolorze NC15. Całość utrwalam pudrem ryżowym z Paese. Następnie przechodzę do konturowania swojej twarzy. Dzisiaj
użyję bronzera z Bahama Mama marki The Balm. Natomiast rozświetlacz, jakiego dzisiaj użyję, będzie to Mera Luminizer, również z The Balm. Na sam koniec już zostało rzęsy i dzisiaj użyję kolor Tattoo z Maybelline w kolorze Permanent Taupe. A na usta dzisiaj zdecydowałam się nałożyć coś takiego bardzo intensywnego, pomimo mocnego akcentu na oko. I jest to pomadka w płynie Fluid Lipstick o numerku 905 z firmy Paese z serii Manifesto. Natomiast jeżeli nie czujecie się dobrze w takich kolorach, oczywiście można również tutaj dać coś bardziej neutralnego, delikatnego. Tak jak powiedziałam, makijaż jest już skończony. Mam nadzieję, że taka propozycja przypadnie Wam do gustu. Jeżeli tak, to oczywiście dawajcie kciuki w górę do filmiku i komentujcie go. A także zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz na mojego bloga i Facebooka, do których linki tradycyjnie znajdziecie na dole w opisie. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!